Mateusz Tauwiet, firma Solid Expert, witam bardzo serdecznie. Każdy plik SolidWorksa posiada określone właściwości, które pomagają opisać, zidentyfikować, a następnie wyszukać określony plik. Dodatkowo użytkownik może pewne właściwości dostosować do swoich potrzeb, uzyskać na przykład własność masy czy materiału, z którego wykonany jest element. Wybieram z listy rozwijalnej nazwę właściwości, typ oraz wartość dla tego wyrażenia. Jeśli w liście rozwijalnej nie ma własności, należy poprzez edycję listy dodać nową właściwość. Takie właściwości mogą posłużyć nam do wstawiania parametrycznych notatek. Ja połączę tą notatkę z własnością bieżącego dokumentu, z własnością masy. W tym wypadku, jeśli geometria ulegnie zmianie, po przebudowie własność masy zostanie zaktualizowana. Kolejną ważną rzeczą właściwości jest możliwość tworzenia i wykorzystywania ich w tabelce rysunkowej. Ja utworzę tutaj na prędce taką tabelkę. I połączę pewne właściwości z notatką. W tym momencie wybiorę właściwość modelu, gdyż ta notatka będzie określała, odnosiła się do własności modelu. Również w tym przypadku będzie to własność masy dla modelu. Podobnie wykonał. Oczywiście autor. Tutaj będzie nazwa elementu. Tutaj natomiast połączę wartość bieżącego dokumentu i będzie to skala arkusza.
Tak przygotowana tabelka zostaje oczywiście automatycznie wypełniona. Tak przygotowane wcześniej pliki z odpowiednimi właściwościami możemy zapisać jako szablony i wykorzystywać potem w codziennej pracy. Dziękuję uprzejmie za uwagę.